Siemanko, z tej strony Czoklet, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was w odcinku, którego prawdopodobnie się nie spodziewaliście, bo myślę, że nie spodziewaliście się kolejnego odcinka z Minecraft Szaleństwo. Przypominam, że jest to taka seria fabularna, mam nadzieję, że oglądaliście poprzednie odcinki, jeśli nie oglądaliście, to w karcie powinniście mieć playlistę ze wszystkimi odcinkami, więc obejrzyjcie najpierw te filmy, bo nie będziecie wiedzieli, o co chodzi. A teraz, słuchajcie, jesteśmy w DLC, czyli jesteśmy w takim jakby dodatku do całej tej serii. Wejdźmy może tutaj do ważnych osób. Oczywiście mapka autorstwa Pixela. Sorki Pixel, że tak późno nagrywam, ale jakoś tak wyleciało mi z głowy kompletnie. Teksturpaki, wszystko w porządku. Ważne osoby, o proszę bardzo, to jest chyba, to jest najważniejsza osoba z tego wszystkiego, tutaj proszę bardzo, o, najważniejsza osoba. No ale dobra, słuchajcie, zaczynamy, bez zbędnego przedłużenia, łapka w górę, bardzo mile widziana, a my ruszamy z mapką, zobaczymy, co nas tutaj czeka. Na czym my skończyliśmy, poczekajcie, próbuję sobie przypomnieć. Brakujące oczy, szukane 10 lat. Aha, bo to było w ostatni, jakby ta seria skończyła się na tym, że wyjechaliśmy chyba, tak. No to wracam tu za 10 lat. W sensie wracamy do naszego domu po 10 latach, tak? To jest nasz Nimbus 2000. Aha, czyli musimy po prostu iść? A, bo to jest to, co się dzieje zaraz po naszym... Ej, zaraz. Po co ja chcę iść na piechotę, skoro mam auto? Zawsze to szybciej niż autobusem. No brawo, Sherlocku. Okej, czyli co? Wsiadamy do autka. Jeśli da się jakoś do tego autka wsiąść. Jak ja mogę do... A tutaj chyba, tak? Halo? O, proszę bardzo. Dalej już pójdę piechotą, znajdę jakiś motel i wynajmę pokój. Okej, w takim razie jesteśmy w jakimś zupełnie nowym miasteczku. Całkiem przyjemnie, żeby wynająć pokój, chwila, motel. To jest karczma. Co my tu mamy? Dzień dobry, panie sprzedawco w karczmie. Co pan mi powie? Nic mi pan nie powie, pan pewnie jest... Pan jest pewnie niemowa i w ogóle pan jest gbur. Idę sobie od pana, idę szukać motelu. Tutaj nie... Tutaj, chwila, gdzie tu była jakaś... Tutaj? Może? Czy to jest... Nie, to mi wygląda na jakąś bibliotekę. Gdzie jest motel? Halo. Motel. Tutaj gdzieś? Może w tą stronę? O, to mi wygląda na jakiś motel. Wielki budynek. Proszę bardzo, kwiat lotosu. Dzień dobry. Witam. Dobry wieczór, poproszę o jakiś pokój. Wolny pokój D3, drugie piętro, cena $16, biorę. Proszę o to pana karta do pokoju. Dobra, to idę się położyć i jutro zacznę poszukiwania. Dobra, to nara, dzięki. To jest w ogóle jadalnia, o. Okej. Czy jest tu jakiś może, kurczę, jakiś easter egg by się przydał w jadalni czy coś? Dobra, nieważne. Idziemy, chwila, gdzie my mieliśmy to? Drugie piętro, a dobrze. Pierwsze piętro... I drugie tutaj jest. Przejście D3. C1, D1, D2, D3. Nasz pokoik. Proszę bardzo. I co? Mamy iść spać? To idziemy spać. Dobra, muszę zapytać o to, po co tu przyjechałem. Może ten recepcjonista będzie coś wiedział. Muszę zapytać o to, po co tu przyjechałem. To będziesz się pytał recepcjonisty, po co przyjechałeś? Myślisz, że recepcjonista ci powie? Ej, stary, wiesz, że przyjechałeś tu po to albo po to? Chociaż nie, on po prostu jest taki tajemniczy. On wie, po co przyjechał, tylko musi o to zapytać recepcjonista. Dzień dobry, jak się spało? Bardzo dobrze, mam do pana drobne pytanie. Słucham. Ojejku, za szybko. Czy to prawda, że jest tu gdzieś wioska, która znajduje się cała pod ziemią? Kolejny turysta. Tak, jest taka, ale jej mieszkańcy nie są zbyt gościnni. Poza tym nic więcej nie wiem. Więcej będzie wiedział stary młynarz. Podobno miał kiedyś z nimi jakiś układ. Znajdziesz go w młynie. Dziękuję za pomoc. To teraz do młynarza. Chcę mieć to oko jak najszybciej. Dobra, czyli my teraz po prostu szukamy dodatkowych oczu. Gdzieś tu był młyn chyba, jakoś tak bardzo blisko. Tam jest młyn, dobra. Lecimy do młyna. Zobaczymy, czego tam się dowiemy ciekawego.
To sam coś, tylko to jest. Sprzedawca, dobra. Ty nas nie interesujesz, gościu. Interesuje nas młynarz. Halo? O, dzień dobry. Witaj, czego chcesz? Chciałbym dostać się do podziemnej wioski. Potrzebuję twojej pomocy. Ona nie jest do końca pod ziemią, ale nieważne. Powiem ci o niej, ale dopiero jak coś dla mnie zrobisz. Zbierz całe siano przed moim młynem, a wymienisz je potem u mnie na motykę, która jest kluczem do wejścia wioski. Motyka? Kluczem? No dobra. No w sumie trochę dziwne. Dostaliśmy motykę do zebrania siana? Chwila. Zbierz siano, wymienisz się potem u mnie na motykę. Ale ja dostałem, mordo, od ciebie motykę właśnie przed sekundą. Złotą motykę. No ale dobra. Mamy ją... aha, hay bale, dobra, czyli ona po prostu... O! Okej, okay. Darmowe siano. Darmowe sianko, zawsze spoko. Pyk. Czy coś tu jeszcze jest? Halo, halo? Tu jeszcze. Tutaj mamy kolejne hay bale. Proszę bardzo, dziękuję bardzo. I niszczymy jeszcze to. Zobaczymy, co z tego uzbieramy. Pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk i pyk. Dobra. W takim razie wracamy. Mordeczko, mordunio, ziomuniu. Chwila. O, naokoło. I podobno u ciebie mogę wymienić. Mogę wymienić. Bardzo dobrze. Pyk. Iron Hall. Słuchaj, musisz przejść przez bagna na ich lewą stronę. Tam musisz przejść pod... O, majejku, chwila. Powoli, powoli. Musisz przejść pod górą i znajdziesz się w kotlinie. Gdzieś u podnóża tej kotliny za pomocą motyki musisz znaleźć przycisk, który otworzy przejście. Latarka w razie problemów pomoże znaleźć to miejsce, a ich wodza... On zapewne siedzi na fioletowym tronie jak zawsze. To wszystko? Wszystko, czego potrzebujesz, a teraz ruszaj. Dobra. Przez bagna na lewą stronę, pod górą. Dobra. Przez bagna na lewą stronę. Gdzie są bagna? Aha, tutaj. Tu są bagna, to rozumiem, o to chodzi. Tutaj. Przez bagna na ich lewą stronę, czy gdzieś tutaj. Przejść pod górą, to też jest chyba to miejsce. Okej. Dobra, idzie nam dobrze, znajdziemy się w kotlinie i... I co było dalej? O kurczę, co to jest? Jakieś dziwne przejścia? Czy możemy się tu wspiąć jakoś? Chyba niekoniecznie. Musimy po prostu przechodzić tą dziwną... tą dziwną alejką. Czekajcie. Gdzieś u podnóża tej kotliny za pomocą motyki musisz znaleźć przycisk, który otworzy przejście. Za pomocą motyki mam znaleźć... O nie! Ja mam gra z bloki rozwalać tą... Dobra, dam radę. Mamy rozwalać gra z bloki. U podnóża tej góry. U podnóża góry czy u podnóża kotliny? To jest pytanie. U podnóża... Aha, u podnóża kotliny. Dobra, czy po prostu muszę rozwalać motyką wszystkie... wszystkie... Oto? O, nie, gra z bloki mogę rozwalać. To o co chodzi? Chwila. Can be placed on grass block. Chwila, ale latarka mi pomoże to miejsce znaleźć. W takim razie, droga latareczko, czy ty mi tutaj gdzieś poświecisz? Latareczko. O, jak miło, latareczko, jak miło. Dobra, tutaj. Aha, ale sniki biki, ale to ogarnąłeś. Dobra, super, to mi się podoba. Ojoj. Guziczku. Guziczku. Klik. Siup. Dobra, weszliśmy do tajnego czegoś. Co my tu mamy? Dzień dobry, czy ty jesteś naszą żoną? Wyglądasz jak nasza żona. W którą stronę powinienem w takim razie teraz iść? Tu jest jakiś murek. Powinniśmy raczej pójść do jakiegoś króla czy coś. Czy możemy do tego króla tu jakoś dojść? O, patrzcie, znaleźliśmy króla. Dobra, to mordo, zaraz do ciebie podejdę, tylko może tutaj popatrzę się, porozglądam, może gdzieś tu coś znajdę fajnego. Wiecie co, ja bym to się uzbroił trochę w złoto. O, pyk, pyk, pyk i
i pyk. Wiecie, dla bezpieczeństwa, w razie jakby co. Chociaż ja bym tu chyba wolał, to bym wolał. No tak wiecie, dla bezpieczeństwa się tam ubierzemy się, tak wiecie, ładne stroje. Not a big deal. Zobaczmy jeszcze, co jest na górze. A, tu są jacyś ludzie, dobra. Wy mnie tutaj nie interesujecie. Interesuje mnie... w sumie nie wiem, co mnie interesuje tutaj. Dobra, interesuje nas król. W takim razie wracamy do króla. Panie królu, dzień dobry. Tak sobie do waszej wioski przyszedłem. Witaj, podróżniku, jak się tu dostałeś? Witaj, panie. Młynarz z wioski... Ojejku, dał mi motykę. Chwila, powoli. Dał mi motykę, dzięki której znalazłem wasze przejście. Ten stary, wredny. Po to ci tu nasłał. Gadaj, ale już. Nie nasłał mnie. Sam chciałem was znaleźć. Szukam oka. Oka. Szukasz oka. Nie mam go. Co? Jak to? Człowieku, uspokój się. Jak się nazywasz? Gregor Bruce. A ty? I w ogóle, gdzie jest oko? Podobno wiesz. Bruce. Kojarzę skądś to nazwisko. Ja jestem Landichr. Landichr. Władca tej wioski. Władca starej, upadłej jaskinnej wioski i wielki uczony w centrum dowodzenia między światami. Dobra, przejdźmy do rzeczy ważnych. Jak mam zdobyć oko? No właśnie. Nasz bohater tutaj się nie bawi się w jakieś farmazony. No, męska rozmowa. Dobra, nie chcę znać twojej historii. Nie opowiadaj mi historii swojego życia. Tak, gdzie jest oko? Właśnie, dokładnie. Chciwość cię zaślepia. Ale i tak to do ciebie nie dotrze. Szedłeś przez bagna, prawda? Zamiast skręcać do nas w lewo, skręcając w prawo, dotrzesz do pieczary, do której potrzebujesz klucza. Dobra, pieczara w prawo od mostu, a gdzie znajdę klucz? Gdzie go szukać? A, ja go mam i mogę ci go oddać, ale wiedz, że w pieczarze są pułapki, które mają cię zatrzymać. Nie wiem, czy podołasz. Jeszcze nikt nie wrócił żywy. To znaczy, wrócił. Albo jednak nie. Czyli co, dasz mi ten klucz, czy nie? Proszę, oto klucz, ale jeśli zginiesz, będę wiedział, gdyż klucz do mnie wróci po twojej śmierci. Tak, tak, bla, 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 to ja się zbieram. Hej, może trochę szacunku byś okazał. Ukłonił się i pożegnał. Pff, kłaniam się nisko, żegnaj królu, dziękuję za gościnę. Może być? No już dobrze, ruszaj i postaraj się przeżyć. Dobra, mamy nasz guzik. Mamy... aha, to jest D3, to jest nasza... nasza zwykła wejściówka do naszego tego. To jest trochę problem z jedzeniem, bo tak jakby nie mam jedzenia co ja mam z tym faktem zrobić? W ogóle... A... Okej, okay, guziczki. Czy są tu jakieś może jakieś jabłuszka? Ciekawe, co temu starcowi chodziło. Nikt nie przeżył, a może jednak? Bruce, kojarzę skądś to nazwisko. Dziwny typ, jakieś centrum dowodzenia. Nie powinienem sobie zaprzątać tym głowy. Zdobędę to oko i zmywam się stąd. Mieliśmy iść w prawo. Więc idziemy w prawo. Nie mam jedzenia. To będzie problematyczne. Niech zgadnę. Klik. Kabum. Kabuja! O nie! O nie! O... Wow, zapowiada się gorąco. A... Okej, okay, żyjemy. To jest dobre. Proszę we mnie nie strzelać. Dziękuję. Dobra, ogarniam. Ogarniam, wy się aktywujecie. Rozumiem. Rozumiem, o co chodzi. Proszę mnie zostawić. Proszę mnie zostawić, dobra. Dobra. A... Okej, okay, to jest już checkpoint. W takim razie... labirynt? O co tu chodzi? To jest labirynt, dobra. Ogarniam. Tu mamy jakieś dziwne coś. Tu się idzie. Tam jest jakieś przejście? Wygląda, jakby tam było jakieś przejście. No ale dobra. W tą stronę... What? Co to jest? A więc jesteś. Przybyłeś po nie. Kolejny odważny śmiałek. Myślisz, że masz jakieś szanse? Skoro tu jestem, to chyba jakieś mam. Dobrze więc. Jeśli mnie pokonasz, dostaniesz to, czego chcesz.
oko. Ale pamiętaj, jeśli podejmiesz się walki, nie będzie odwrotu. Jeśli jesteś gotowy, kliknij na wiadomość. Okej, jestem gotowy. Ojoj. Okej, rozumiem. Mam je, to jest, wiecie, podłoga to lawa. Żyję. O. Przeżyłem? Ty wygrałeś ze mną, więc dotrzymam umowy, oddaję ci oko. Bierz je, zanim się rozmyślę i znikaj stąd. Dziękuję. Tak jakby... Następne jest w Islandii w wulkanie Hekla. Nie wiem, czemu mi pomagasz, ale dzięki. Chwila. Udało się. Jako jedyny mnie pokonałeś, dzięki temu już nie muszę chronić oka. Jestem w końcu wolna i mogę spoczywać w zaświatach. Uwolniłeś mnie, a ta podpowiedź przyjmie jako odwdzięczenie się. Wracam do auta, jadę najdalej jak się da od tego miejsca. Jeśli Irika nie kłamała, następne oko jest w wulkanie Hekla w Islandii. Zwiedzę pół świata, a dzięki temu odzyskam moją Annie. Ona nie zasłużyła na taką młodą śmierć. No właśnie, wulkan Hekla. Ja jedyny wulkan w Islandii, jaki znam, to Eyjafjallajökull. Czyli ten wulkan, który w 2010 wybuchł i że pół Europy było przykryte. Jako ciekawostka. Byliśmy bardzo zafascynowani razem z Zio i Jagu, jak się czyta tą nazwę, bo to jest takie Eyjafjallajökull. I to się czyta chyba Eyjafjallajökull, czy coś takiego? Nie pamiętam. Nieważne. Chapter 1 ukończono. No i moi drodzy, słuchajcie. W takim razie tutaj robimy sobie przerwę. To było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Wiem, że troszeczkę króciutko, ale to będzie tak. Jeden odcinek z jednego chapteru, w drugim odcinku robimy drugi chapter, w którym będzie już zakończenie. I to będzie tyle, jeśli chodzi o nasze DLC do tej serii. No i co wam mogę jeszcze powiedzieć? Mam nadzieję, że pamiętaliście o tej serii. Mam nadzieję, że pamiętacie, o co chodzi. Mam nadzieję, że oglądaliście poprzednie odcinki. Tam chyba 3 odcinki z tego były. Tak czy inaczej, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia w dalszym ciągu tej historii. Dzięki za oglądanie. No i cześć.